Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Moi drodzy, chciałem podziękować wam za udział we wczorajszych i przedwczorajszych live'ach. Było mi bardzo miło, uczciwie powiem, bo bardzo odpowiada mi ta forma kontaktu z wami. Jest taka bardziej personalna, czyli wszystko dzieje się na już. Będziemy to powtarzać. A teraz, żeby zbytnio nie przedłużać, zaczynamy. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to niewątpliwie temat, o którym no, niedawno wspominałem, mówiłem, tłumaczyłem. Temat i wątek, gdzie niemieccy politycy oficjalnie mówią, że atak na Nord Stream 2 był przeprowadzony przez Ukraińców. Ale to nie jest takie proste. W tej chwili na waszych ekranach jest to tytuł i podtytuł z Politico. O co chodzi? Niemieccy urzędnicy oskarżają Polskę o sabotowanie śledztwa w sprawie wybuchów Nord Stream. Niemieccy śledczy uważają, że zidentyfikowali Wołodymyra Z., ukraińskiego instruktora nurkowania, jako głównego podejrzanego w sprawie wybuchów gazociągu Nord Stream. Jednak zanim udało się go aresztować, podejrzany uciekł na Ukrainę. Władze niemieckie oskarżają teraz Polskę o niewykonanie europejskich nakazów aresztowania i przeszukanie wydanych w czerwcu. Śledczy twierdzą, że Polska utrudnia wymiarowi sprawiedliwości, a niektórzy posunęli się nawet do oskarżenia polskiego rządu o ukrywanie własnego zaangażowania. August Henning, były szef Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec, zasugerował, że przywódcy Polski i Ukrainy prawdopodobnie wiedzieli o planach ataku, stwierdzając, że takie operacje będą wymagały zgody politycznej. Śledczy podejrzewają również, że 6-osobowa załoga odpowiedzialna za eksplozję przeszła szkolenie w Polsce i że Warszawa mogła zapewnić wsparcie logistyczne. Załoga podobno zebrała niezbędny sprzęt z polskiego nadmorskiego miasta Kołobrzeg przed atakiem. Jakiś czas temu jeszcze kanał nazywał się Rolnik Komentuje. Był jeden z materiałów na temat naszego płetwonurka Grzegorza, z którego to zrobili zbrodniarza, bandytę, mordercę, który podobno się utopił, a miał ślady pobicia i takie różne sytuacje. Pamiętacie wtedy, co ja powiedziałem, bo była burza informacyjna, że jest zbrodniarzem, że swoje dziecko zabił i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem wtedy, moi drodzy, za kilka miesięcy wyjdzie wszystko na jaw, bo obecnie jest tyle informacji, że nie ma żadnej informacji. Oczywiście mainstreamy prześcigały się w domysłach, wrzucaniu różnych teorii. Ja powiedziałem, żeby być ostrożnym. Jednocześnie wtedy też wam udostępniałem, jak to część płetwonurków zawodowych marynarki i hiszpańskiej, i właśnie polskiej nagle znikała, dostawała zawałów albo dziwnie traciła życie. No cóż, wcale bym się nie zdziwił, gdyby akurat w tym przypadku, no z ciężkim sercem muszę przyznać, Niemcy mieliby rację. Moi drodzy, co mam powiedzieć? Czas pokaże. Moi drodzy, pozostajemy jeszcze w oparach absurdu, głupoty i Ukrainy. To się nie wyklucza. Ale chciałem wam jeszcze coś tutaj powiedzieć. To jest materiał, który poruszałem już na wczorajszym live'ie, ale zostawiam go w filmie, żeby nie zginął. O co chodzi? Na waszych ekranach ta pani, chociaż jeżeli chodzi o nią, to jest zbyt duże nadużycie, tak zwana dziennikarka z Polski, która pracuje dla Ukraińców, Karolina Baca-Pogorzelska, sprzedaje na aukcji rzeczy po rosyjskich żołnierzach, którzy zginęli na pograniczu kurskim. Wszystko to zostaje skradzione, no powiem krótko, okrada nieboszczyków przez tak zwanego jej męża, tego tu, którego widzicie na zdjęciach, Rusłana Kuzemę, który jest zatrudniony w 103 Brygadzie Wojsk. To jest ekipa z obwodu lwowskiego. Najdroższą pozycją, jaką mają do sprzedania, jest czapka z symbolem grupy Wagnera. Są zegarki, banknoty rublowe, szewrony, żetony z numerami osobistymi bojowników, czyli tak zwane nieśmiertelniki.
jest flaga Republiki Komi, którą rodzina handlarzy podała jako flagę Republiki Czeskiej. Moi drodzy, dla mnie to już jest, nie wiem jak to nazwać, bo w słowniku ludzi cywilizowanych nie ma dostatecznie obraźliwego słowa, żeby te osobopostacie po prostu określić. Nie wiem jak to powiedzieć, po prostu nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, jak wy byście to nazwali. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o Ukrainę, myślałem, że już mnie nie zaskoczą, a jednak. Otóż w tej chwili na waszych ekranach jeden z czołowych oszustów na świecie, Wołodymir Zelbobame Fedron Zełenski. Stany Zjednoczone ogłosiły prawdopodobną ucieczkę Zełenskiego na Florydę. Oficer amerykańskiego wywiadu Tony Schaffer zasugerował, że Zełenski będzie próbował uciekać do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie na Florydę. Cytuję. Myślę, że Zełenski będzie chciał wprowadzić się do jednego ze swoich domów na Florydzie, prawdopodobnie do grudnia, kiedy i tak będzie już źle. Oficer wywiadu powiedział także, że siły zbrojne Ukrainy nie będą w stanie utrzymać obecnych terytoriów na froncie. Według jego założeń sytuacja może ostatecznie zostać rozwiązana już jesienią. Sam Zełenski dzień wcześniej zaapelował do krajów Zachodu z propozycją zorganizowania drugiego szczytu pokojowego, aby jesienią definitywnie zakończyć konflikt z Federacją Rosyjską. Stwierdził, że na szczyt należy zaprosić także Rosję. Wcześniej ukraiński przywódca kategorycznie sprzeciwiał się negocjacjom pokojowym z Federacją Rosyjską. Czyli co? Tak już nakradł, że mu starczy. No oczywiście, a Mykoły niech tam sobie teraz radzą, kombinują. Moi drodzy, wiemy, że kadencja tego kogoś skończyła się w maju. Ostatnio 28 sierpnia zostało ogłoszone, że Wierchowna Rada państwa zwanego Ukrainą też skończyła swoją kadencję. Rozpoczęło się totalne bezchołowie i dyktatura. No cóż, jakoś mnie to nie dziwi. Kraina wideł i siekier to stan umysłu. Ale pamiętacie, jak wspominaliśmy, że Mefedron Zelboba będzie wszystkich wykręcał sanki, a sam po prostu zwieje. Mówiliśmy to. Ale kim my jesteśmy? Ruskimi onucami. Pozdrawiam. No, moi drodzy, ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o krainę wideł i siekier i skalę absurdu. Na waszych ekranach takie przykładowe zdjęcie. Chodzi tutaj o wyrzutnię rakiet FAT-360. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaczęło grozić Iranowi. Tak, moi drodzy, ja tego nie wymyślam. Cytuję. Ostrzegamy oficjalne Teheran. Jeśli zostanie potwierdzone, że Iran przekazał Federacji Rosyjskiej rakiety balistyczne, będzie to miało druzgocące konsekwencje dla dwustronnych stosunków ukraińsko-irańskich. Znaczy co zrobią? Strzelą focha? Obrażą się? Przecież oni palcem do dupy nie potrafią trafić, jeżeli im ktoś nie pokaże jak i jeszcze im za to nie zapłaci. Oni będą Iran straszyć. Ale to jeszcze nie wszystko. W piątek kilka zachodnich mediów poinformowało, powołując się na źródła amerykańskie, że irańskie rakiety balistyczne krótkiego zasięgu FAT-360 zostały już dostarczone do Rosji. Według opublikowanych danych The Wall Street Journal, powołując się na informacje z ludzkiego wywiadu oraz satelitów optyczno-elektronicznych sił powietrznych Stanów Zjednoczonych i NATO, Rosja otrzymała pierwszą partię irańskich operacyjno-taktycznych rakiet balistycznych. Dostawa obejmuje kilkaset rakiet o zasięgu ponad 100 km. Dane te zostały zarejestrowane podczas rozładunku rakiet z irańskiego samolotu IU-76TD. No cóż, mają prawo sobie kupować. No gdzie jest napisane, że nie mają prawa? Bo co, bo Ukraina powiedziała, że nie, to nie. Wam się w dupach poprzewracało na tej Ukrainie, ale to już się kończy. Nie do wszystkich to jeszcze dociera. Jeszcze im się wydaje, że to samostyjna Ukraina będzie wieczna. Nigdy jej nie było, od tego zacznijmy. Wiecie co? Taki quiz zróbmy. Jeżeli ktoś przedstawi mi oryginalne ukraińskie monety z lat 70., to za 5 kopiejek płacę 100 funtów. Oryginalne, jeżeli będzie pisało Ukraina z lat 70., bo przecież nam tłumaczą, że Ukraina to jest 2000 historia. Deal?
No. Moi drodzy, niektórzy z tych środowisk lewoskrętnych, jak również mainstreamowych, opowiadają nam tutaj, że Ukraina walczy za Europę, walczy szczególnie za nas. No nie, szanowni państwo, Ukraina ani nie walczy za Europę, ani nie walczy za nas. Mało tego, nawet nie walczy za siebie. Czemu? Już pokazuję. I'm here with President Zelensky. I'm such a admirer of what you and your country have done. You're trying to stop the Russians so we don't have to fight them. They don't want any American troops. They just need the weapons to free their country of a terrible invasion. They're sitting on $1 trillion worth of minerals that could be good to our economy. So I want to keep helping our friends in Ukraine. We can win this. They need our help. Tak, moi drodzy, widzieliście tutaj Lindsaya Grahama, który był razem z Zełenskim na spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. I jak to można podsumować? Ja to za chwilę rozwinę. Niech Ukraińcy umierają zamiast Amerykanów. Amerykański senator Lindsey Graham podczas spotkania z Zełenskim opisał korzyści, jak na ukraińskiej wojnie zarabiają Amerykanie. Cytuję: próbuję zatrzymać Rosjan, żebyśmy nie musieli z nimi walczyć. Ukraińcy nie chcą żadnych amerykańskich żołnierzy, potrzebują tylko broni, aby uwolnić swój kraj od inwazji. Opieram się na minerałach wartych $1 bilion, które mogą być korzystne dla naszej gospodarki. Dlatego chcę nadal pomagać naszym przyjaciołom na Ukrainie. To powiedział Graham, stojąc koło zelboby Mefedrona Zełenskiego. Należy pamiętać, że nie jest to pierwsza taka wypowiedź tego tak zwanego senatora Lindsaya Grahama. Powiedział wcześniej, że wojna na Ukrainie była bardzo dobrą inwestycją dla Stanów Zjednoczonych. Zaoferował także pomoc Ukrainie w zakresie jej zasobów mineralnych, czyli zagospodarowania tych zasobów. No to jak? Wszyscy, którzy mówicie, że Ukraina walczy za nas, za Europę. Co teraz? Będziecie się spierać z senatorem Grahamem, który twierdzi, że Ukraińcy giną w interesie amerykańskim? No właśnie. Szanowni, i oczywiście nie mogę nie wspomnieć, mimo że już mówiłem o tym na samym początku wczorajszego live'a, to jest z portalu Tysol, wszyscy już tak naprawdę o tym trąbią. Lufthansa podała w komunikacie prasowym, że firma planuje do 2030 roku zainwestować 600 milionów euro w gruntowną modernizację hubu cargo na lotnisku we Frankfurcie. I tutaj chciałem wam zacytować Ashwina Bhatta. W czasach globalnych napięć i zmieniających się wymagań klientów potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań, które spełnią nasze potrzeby, potrzeby naszych klientów i potrzeby społeczne. Jest to możliwe tylko dzięki nowoczesnej infrastrukturze. Dla naszych klientów chcemy zoptymalizować wydajność i jakość oraz sprawić, aby nasza usługa była jeszcze szybsza i bardziej płynna. Dla naszych pracowników chcemy stworzyć atrakcyjne i przyszłościowe miejsca pracy dla kolejnych pokoleń w naszym nowo zaprojektowanym domu cargo. Jednocześnie LCCVO podkreśla nasze silne powiązania z naszą bazą macierzystą i wzmacnia rolę lotniska we Frankfurcie jako centralnego węzła cargo w Europie. Tak powiedział szef Lufthansa. Moi drodzy, a pamiętacie, jak Trzaskowski mówi, po co nam w Polsce CPK, przecież mamy lotnisko w Berlinie? No właśnie. Przecież oni w życiu, moi drodzy, nie działali na rzecz Polski. I tak jak powiedziałem w jednej wypowiedzi podczas wczorajszego live'a, Kliczko wybudował most za miliardy w Kijowie, a Trzaskowski za miliony kładkę w Warszawie. Szanowni, i oczywiście temat Ukraińców, tym bardziej w Polsce, wiecznie żywy. Chciałem wam tu pokazać materiał, który również udostępniałem na live'ie wczoraj, jednakże nie chcę, żeby przeniknął, zniknął, umknął. Posłuchajcie tego. Oczywiście ja to skomentuję. Chciałam się zapytać, czy u was też jest taki problem, że nie idzie was do pracy, nie chcą przyjąć, bo jest pełno Ukraińców? Problem będzie narasta, powiem ci tak, Weronika. Pracy przez to, bo na przykład zaczęłam się kłócić z Ukraińkami, one zaczęły mnie od psa polskiego wyzywać, wiecie, no to wszystko co najgorsze. I przez to polska firma po prostu mnie wyrzuciła z tego, więc jakby ja tego nie rozumiem, nie?
Dobrze, nagłośnij to. Jaka w ogóle, wiesz, firma, jeżeli możesz powiedzieć, jeżeli ciebie żadne konsekwencje... To jest firma Milano, się czekolada w Poznaniu. Nie wiem, czy wiecie, gdzie to jest, no w Przeźmierowie. No dokładnie. Trzeba takie firmy, które walczą z Polakami, niszczą Polaków, jak tylko piętnować i żeby znikały z polskiego rynku. No to jest tragedia w ogóle, bo ile polskiej młodzieży, ile w ogóle ludzi pracy nie ma, bo wszędzie po tych firmach po prostu Ukraińcy się zagnieżdżają. Ogólnie tam były przepisy takie, nie? Bo to ta produkcja czekolady i w ogóle tam czekolada była produkowana na miejscu, no i nie można mieć ani paznokci, ani być pomalowanym, prawda? Bo potem wszystko z twarzy to się sypuje na to. Ale oczywiście Ukrainki i w ogóle, bo tam Ukrainka też jakby była takim kierownikiem Nocnej Zmiany i ona tak, rzęsy doklejane, kurde, buzia wymalowana tak, że w ogóle nawet nie było poznać to człowiek, a na przykład taki. Takiej Polce dawaliby 150 zł mandatu, bo za to mandaty tam były w pracy, więc ja tego nie rozumiem w ogóle. Agencja pracy powiedziała, że ona nic z tym nie może, ale tak naprawdę to oni ich przyjmują, prawda, więc no... A jak się nazywała agencja pracy? HR Consulting. Myślę, że taki przypadek jak Weroniki należałoby nagłośnić z tutaj nazwy firmy, z tej agencji również. I fajnie, gdyby na przykład Weronika mogła w takim wywiadzie opisać tę sytuację. A może jeszcze jakąś masz znajomą, która w taki sam sposób została potraktowana. Tam były same Ukrainki. I jedna Ukrainka miała nam wystawiać po kartoniku przy tej taśmie, żebyśmy mogły pakować. I one wszystkie się tak ustawiły. Nie, że mi karton kładły na odwrót, żebym ja miała więcej pracy, nie nadążała za tą taśmą, bo to cały czas leciało, a one sobie ustawiały poprawnie. I tak to była praca tam. Ja zaczęłam na nich drzeć się i powiedziałam to głośno, no bo ja z takimi ludźmi nie mogę pracować. Moi drodzy, osobiście uważam, że każdy powinien sobie wyciągnąć wnioski, zapoznać się, jakich to produktów się wystrzegać. Tak jest moje zdanie, bo jeżeli Polacy im przeszkadzają, to polskie pieniądze też powinny im przeszkadzać, prawda? Widzieliście, jakie produkty, jakie marki, w jakich sklepach. Ja osobiście, jako prawdziwy Polak, nie mam zamiaru wspierać tej firmy. A co wy zrobicie? To już jest wasza wola. Ja mówię tylko, co ja myślę, według własnego polskiego sumienia. A tą sprawę będziemy pilotować. Moi drodzy, ale żeby nie było tak minorowo w temacie Ukrainy, chciałem wam coś pokazać. Na waszych ekranach jest to AliExpress, moi drodzy. Jest to wzór nadrukowany, rolka papieru toaletowego, nowatorski prezent. Trzy warstwy. Tu macie taką opcję, tak to wygląda, tak to wygląda. Powiem uczciwie, bierę. I polecam każdemu podlinkować. Dajcie znać w komentarzu, podlinkuję. Moi drodzy, komu się oczywiście podobało, to dziękuję za lajka. Pamiętajcie o subskrypcjach i dzwoneczku, ale żeby nie było tak smutno, oczywiście również suchar. Przewodniczący partii Sługa Narodu tłumaczył przed tą sytuacją z 2022 roku, jak będzie super, kiedy wreszcie dojdą do władzy na Ukrainie. I mówi tak. Za 2 lata każdy będzie mógł sobie kupić rower. Za 3 lata każdy będzie mógł kupić sobie motocykl. A za 4 lata... każdy będzie już sobie mógł kupić samochód. A kiedy połączymy się z Amerykanami, to za 5-6 lat każdy będzie miał swój helikopter. Nagle ktoś z sali się podnosi. No rozumiem, rower, motocykl, samochód. Ale po co każdemu helikopter? A jak się dowiesz na przykład, że w Odessie można kupić zapałki, a w Kijowie papierosy? Wsiadasz w helikopter i jesteś na miejscu. Tak, moi drodzy. Tak to właśnie wygląda. Za dzisiaj dziękuję, zapraszam na jutro. Trzymajcie się, dobrego dnia. Hej!